Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem blisko jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Jednym z najważniejszych słów, jakim Jezus posługiwał się w swojej misji, były te słowa: nawracajcie się. Z czegoś należy wyjść, by w inną rzeczywistość, styl życia, jakość myślenia wejść. Nie możemy jakby żyć i dobrem, i złem. Żeby żyć dobrem, trzeba porzucić zło. Od czegoś trzeba odejść, zostawić, aby wierzyć w Ewangelię, aby to życie Ewangelią, wiara w nią były możliwe, a tym samym, żeby dostrzec zbliżające się Królestwo Boże. Słabości, które w sobie odkrywamy, są dobrym miejscem i początkiem dla naszego powrotu do Boga. Zobaczmy, bo Bóg szczególną uwagę zwraca na ludzi słabych. On przyszedł do słabych, On przyszedł do grzeszników. Słabości są dobrym miejscem, początkiem naszego powrotu do Boga. Słabość nie musi być czymś, co niszczy, ale można ją ukierunkować na to, co będzie nas budowało. Słabość może być taką prowokacją Boga, by człowiek powierzył Jemu swoje życie. Bóg przez wszystko do nas przemawia i przez to, co daje nam moc, i przez upokarzającą słabość. Słabość też może wskazywać na to, że bardzo daleko odszedłem już od Jezusa, a równocześnie, że ja nie jestem świadomy tego swojego stanu. Z nawróceniem jednego człowieka jest związane zaangażowanie innych osób. Cierpiący, których dręczyły różne choroby, nie przyszli sami do Jezusa. Ewangelia mówi: przyniesiono ich do Niego. Oni nie byli w stanie sami, On nie był w stanie, ten sparaliżowany, sam przyjść. Zatem trzeba widzieć nie tylko tych, którzy grzeszą, ale i tych, którzy są blisko, aby im towarzyszyć w tym procesie odchodzenia od zagubienia. Tam, gdzie jest zło, uaktywnia się też dobro wielu ludzi. Niezwykła ofiarność, niezwykłe poświęcenie. Czasem koncentrujemy się tylko na tych, którzy źle żyją, a nie zwracamy uwagi na to, że wokół jest bardzo dużo ludzkiego dobra, ofiarności, poświęcenia. Inni coś próbują czynić, nie tylko, czy może nie przede wszystkim zewnętrznie, ale nade wszystko duchowo, przez modlitwę. Trzeba iść za Panem, aby odzyskać zdrowie duszy. I gdy idziemy za Nim, my doświadczamy na nowo piękna tego naszego życia. Grzech usiłuje nas zatrzymać na tym świecie. My wychodzimy z grzechu, z ziemi niewoli
i idziemy do tego domu, za którym tęsknimy, bo najbardziej pragniemy miłości Pana Boga. O tym nam mówią mistycy. My najbardziej pragniemy miłości Boga, o tym nie wiedząc. Zatrzymujemy się na miłości ludzkiej. Zatrzymujemy się na tych radościach, które daje nam to życie zmysłowe, cielesne, życie doczesne. Potrzebujemy miłości Boga. Ona jest najważniejsza, choć o tym często może nie wiemy. I to wszystko nazywamy nawracaniem.